Witajcie. Tak jak zapowiedziałem ostatnim razem, będziemy rozmawiać o wzmacniaczu ultraliniowym konstrukcji panów Dawida Haflera i Herberta Keroesa. Wybaczcie, czy nie wiem, jak czyta się do nazwiska Kerous, Keroos, Keroes. trudno mi powiedzieć, sprawdzałem w Googleach wymowę. Nie za dużo mi podpowiedziało. W związku z tym, jako że jestem słowieninem, przeczytam to nazwisko po polsku. Keroes. Bo tak u nas w Polsce się czyta wyrazy. K-R-O-S. -e Przepraszam pana Keroesa za nieprawidłowe wymawianie jego nazwiska, ale on z pewnością też miałby problem z wymówieniem mojego nazwiska. Także to jest temat tego odcinka. Takim wstępem omówiłem to. Następny odcinek znowu będzie o tym ultralinear. Pamiętajcie, jak będziemy powtarzać, to nigdy za wiele. Zawsze można to przecież sobie poprzypominać. Tutaj będzie konkretny przykład. I z tym konkretnym przykładem także wiąże się nawiązanie do literatury polskiej, gdzie pokażę Wam komercyjnie zrobiony wzmacniacz. Pokażę, no po prostu wspomnę o nim, bo jest to cudza konstrukcja. I nie mówię tu o fonice, którą pokazałem już. Oczywiście, jeszcze musimy spodziewać się pewnego rewanżu, czyli riposty od pana Williamsona i przy udziale pana Walkera zrobili riposty w postaci układu układ i skrytykowali układ ultraliniowy. Zobaczymy, jaka będzie treść tego artykułu. Mam nadzieję, że niezbyt surowo go osądzi. Znaczy, ja już znam treść tego artykułu, ale nie chcę robić spoilerów. Będzie jeszcze przykład, gdzieś, niegdzie wplatany z polskiej literatury. No to to akurat jest nawiązanie już do przeróbki Williamsona. Yy, wykonane przez pana Haflera i Kroesa. Yy, także tutaj w polska literatura w tym radioelektroniku omawiała, radioamatorze dokładnie omawiała także ten układ. To, był, to były dwa artykuły, które były połączone, dostępne są na Fonarze. Jeżeli was to bardzo interesuje, to możecie wyprzedzić treść odcinków moich. I po prostu do tego fonaru zajrzeć. Tutaj mamy właśnie z artykułu pana Williamsona, już rysunki. Trochę pomieszany jest ten artykuł. Nie podoba mi się za bardzo takie opracowanie. Ale mamy jeszcze coś takiego. Także gdzieś będę musiał, albo chciał w sumie, te, to już wam pokazywałem te artykuły gdzieś wpleść bo byłbym niesprawiedliwy gdybym powiedział, że w ogóle w polskiej literaturze nie było pracowań na temat układów ultraliniowych jak widzicie tutaj jest na EL34 no, co prawda na początku mamy EF86, potem o, potem mamy to, inwerter na tym sprzężeniu parafazowym no, czyli coś już tutaj yy, ciekawego proponowano, ale zobaczcie, kto opracował temat tego wzmacniacza. No cóż, nie byliśmy lampowym, lampową potęgą, po prostu robiliśmy to, co zostało dostarczone z zewnątrz przez zewnętrzne zakłady. Jak wiemy, przecież Filip w Polsce miał zakłady, yy, które produkowały lampy. Do z okresu, tam 30, lat 30. i 40., także pozostałości potem były w komunie wykorzystywane. żeście te Lam Polam zamknęli, dobra? 4 minuty czy długiego wstępu. Czas ruszać z kopyta, bo materiału jest dużo. W związku z czym zajmijmy się opracowaniem, które chciałem wam przedstawić. Zmacniacz ultraliniowy. David Heffler i Robert Keroes. Będę dodawał od siebie kilka słów, jak będę czytał tekst wstępu, ponieważ czasami nie mogę się aż wręcz powstrzymać od komentarza. Twierdzono, że nie ma miejsca na poprawę stopni wyjściowych, ponieważ inne elementy kompletnego systemu nagłaśniającego, zwłaszcza elektromechaniczne, są znacznie gorsze. Prawdopodobnie tutaj panowie mają na myśli: Gramofony jako źródło dźwięku i głośniki jako przetworniki elektroakustyczne. Panuje powszechne przekonanie, że jeden dobry wzmacniacz różni się tylko nieznacznie od drugiego. No i to powszechne przekonanie prawdopodobnie funkcjonuje do dzisiaj wśród niektórych moich znajomych, ponieważ dla nich, czy jest to radioodbiornik kuchenny, czy wzmacniacz HiFi brzmi tak samo. Zwolennicy tego toku myślenia sugerują, że znacząca poprawa we wzmacniaczach mocy jest niezwykle trudna do osiągnięcia. Autorzy zgadzają się z tą ideą, ale autorzy nie zgadzają się co do konieczności dalszej poprawy. Oczywiście słabe ogniwa wymagają poprawy, ale samo to nie jest powodem do rezygnacji z dalszego rozwoju mocnych elementów w ciągu stopni odtwarzających dźwięk. Wzmacniacza mocy i przede wszystkim stopnia wyjściowego, który jest głównym generatorem zniekształceń w czysto elektronicznej części systemu. Obecne myślenie jest bardzo podobne do poglądów z epoki z roku 1935, kiedy uważano, że podstawową potrzebą jest lepsze źródło programów muzycznych, a przetworniki i wzmacniacze audio osiągnęły już stan bliskiej doskonałości, którego nie można było poprawić. Który audiofil byłby zadowolony ze standardów reprodukcji sprzed 16 lat, gdy już gra na nowych płytach longplay lub wysokiej jakości taśmie magnetycznej? Słowa pochodzą z 1946 roku. Dlatego analogicznie, jak i również dla niekończącego się poszukiwania doskonałości, musimy nadal szukać ulepszeń w każdym ogniwie łańcucha audio. Stare standardy oceny jakości wzmacniaczy zostały zdyskwalifikowane. Można wyraźnie wykazać, że szerokie pasy przenoszenia i niska zawartość harmonicznych niekoniecznie oznaczają, że wzmacniacz zadowoli krytycznego słuchacza. Opracowano nowsze kryteria, takie jak analiza zniekształceń intermodulacyjnych, testy przebiegu prostokątnego, które w pewnym stopniu symulują warunki dynamiczne i uwzględniają, że muzyka i mowa. Nie mają charakteru statycznego. Te nowe testy dają wyższą korelację między danymi eksperymentalnymi a preferencjami słuchacza. Dlatego nowoczesne wzmacniacze z reguły brzmią lepiej niż te sprzed kilku lat. Jednak te testy nie zawsze oddzielają dziarno od plew. Wzmacniacze, które mają dobre wyniki pomiarowe, niekoniecznie brzmią dobrze, chociaż wzmacniacz, który wypadnie słabo na pomiarach, nie będzie brzmiał dobrze. Niezbędne są doskonałe pomiary. Ale nie są one wystarczającym warunkiem jakości dźwięku. Oznacza to, że test odsłuchowy jest jednym z najważniejszych, jeśli nie najbardziej rygorystycznym testem ze wszystkich. Na podstawie testów odsłuchowych, zdecydowanie nie na podstawie pomiarów, słuchacze audio zostali podzieleni na dwa obozy: triody kontra tetrody. Nastąpiło przesunięcie między popularnością tych dwóch, ale zawsze był wyraźny podział. Kiedy trioda bez sprzężenia zwrotnego została oceniona jako lepsza od tetrody bez sprzężenia zwrotnego? Zwolennicy tetrody dodali sprzężenie zwrotne i ponownie przeprowadzili testy dla tego typu lamp. Zostało to ponownie zmienione przez triodę ze sprzężeniem zwrotnym. Ale tetroda strumieniowa wciąż ma swoich zwolenników, obecnie w kategorii defensywnej wśród elity audio. Już sam fakt, że każdy typ lamp ma zagorzałych zwolenników, jest dowodem na to, że każdy z nich ma określone zalety. Być może wielbiciele każdego rodzaju nasłuchują różnych cech odtwarzanego dźwięku, co prowadzi do rozbieżności opinii. Fan wzmacniacza triodowego zwykle podkreśla gładkość lub słodycz dźwięku. Zwolennicy lamp strumieniowych poszukują wyrazistości lub czystego dźwięku. Każda grupa ewidentnie pragnie dźwięku naśladującego oryginał, ale każda odrzuca nieuchwytne i niemożliwe do zmierzenia zniekształcenia, które charakteryzują typ lamp preferowany przez obóz opozycyjny. Nowy typ lampy, która nie była wprowadzona w żadnej z grup na rynek od wielu, wielu lat, mogłaby pogodzić różne poglądy słuchaczy, którzy wszyscy szukają tego samego, ale robią to na różne sposoby. Wymagania stawiane nowej lampie mogłyby być sformułowane jak następuje: Niska impedancja wewnętrzna, jaką oferuje trioda. Wysoka czułość potrzebna do uzyskania mocy, jak w tetrodach, rozwiązuje problemy ze sterowaniem. Niższe zniekształcenia harmoniczne i intermodulacyjne niż oferują triody lub tetrody przy wysokich poziomach roboczych sygnału wyjściowego i wystarczająco wysoka sprawność, żeby umożliwić odpowiednią wydajność bez nadmiernej ilości elementów lub mnożenia kosztów. Ponieważ takiej lampy jeszcze nie ma, jedyną ucieczką jest poszukiwanie sposobu działania istniejących typów lamp w celu uśrednienia pożądanych właściwości, a następne sprawdzenie, czy teoria jest uzasadniona testami odsłuchowymi. Linaryzacja stopnia wyjściowego Fizyczna różnica między triodą a tetrodą to oczywiście siatka ekranująca. Z jednej strony daje to tetrodzie wydajność, ale także zwiększa opór anodowy i przyczynia się do dźwięku tetrody, który jest tak znienawidzony przez zwolenników triody. Dlatego siatka ekranująca wydaje się być elementem, który daje tetrodzie te zalety i wady w porównaniu z triodą. W rzeczywistości. Gdy ekran jest podłączony do anody, to powstała lampa jest triodą, która jest doskonała pod wieloma względami, chociaż ma ograniczoną moc wyjściową i niską dopuszczalną moc admisyjną. Sterowanie siatką ekranującą jest logicznym krokiem w celu wydobycia korzystnych atrybutów lampy i odrzucenia niekorzystnych. Eksperymentalnie stwierdzono, że cel poprawy działania można osiągnąć przez zasilenie siatki. Ekranującej, napięciem stałym przez specjalne uzwojenie na transformatorze głośnikowym i połączenie oddziaływania prądu anody i prądu siatki w transformatorze głośnikowym. Ilustruje to obrazek z lewej strony i alternatywną i prostszą metodą pokazaną na rysunku z prawej strony. Stwierdzono, że siatki ekranujące muszą być zasilane ze źródeł o niskiej impedancji. W przeciwnym razie korzyści z tego układu nie zostaną osiągnięte. Eliminuje to możliwość wykonania tej samej pracy z obwodami zawierającymi gałęzie rezystorów lub pojedyncze dzielniki napięcia. Czyli coś takiego: tu są gałęzie rezystorów albo dzielniki. Można też ten dzielnik zrobić w taki sposób, że tutaj dodajemy. O to chodzi: chodzi o polaryzację. Siatki ekranującej. Jeśli spodziewamy się optymalnych rezultatów, to impedancja obciążenia siatki ekranującej jest nieco krytyczna, ponieważ stosunek impedancji obciążenia siatki ekranującej zmienia się od zera, praca z tetrodą, do jedności, praca na triodzie. Pojawiają się wyraźne skutki. Impedancja wewnętrzna, oznaczona krzywą A, gwałtownie spada. A następnie się stabilizuje. Maksymalnie niezniekształcony sygnał mocy, sygnał wyjściowy, początkowo nieznacznie spada, a następnie gwałtownie spada. Zniekształcenia intermodulacyjne wysokiego poziomu spadają do minimum, to jest C, a następnie gwałtownie rosną. Zniekształcenia intermodulacyjne niskiego poziomu sygnału wyjściowego nieco się obniżają, a następnie utrzymują się prawie na tym samym poziomie. Sytuacja ta jest przedstawiona na tym wykresie, gdzie można zobaczyć, jak w wąskim paśmie działania, w którym impedancja obciążenia siatki ekranującej wynosi około 18,5% impedancji obciążenia anody, nowy układ zapewnia wysoką moc wyjściową tetrod od niskiej impedancji wewnętrznej, jaką zwykle uzyskuje się z triod. Przy równych lub lepszych zniekształceniach niż w skrajnych punktach roboczych. Stworzyliśmy nowy typ lampy bez projektowania nowej lampy. Lampa ta ani nie jest triodą, ani tetrodą, a jej poprawiona liniowość w stosunku do któregokolwiek z tych typów uzasadnia określenie ultraliniowy. Ostateczny schemat wzmacniacza. Aplikacji ultraliniowego układu wyjściowego do kompletnych obwodów wzmacniacza stwierdzono, że zastosowanie prostszej wersji jest korzystniejsze. Podając stały potencjał do siatek ekranujących przez odpowiednie umieszczone odczepy na uzwojeniu pierwotnym transformatora, warunki pracy są zachowane. A bliskie sprzężenie między siatką ekranującą a anodą jest korzystne, gdy ujemne sprzężenie zwrotne jest prowadzone poza stopień mocy i to jest to ujemne sprzężenie zwrotne prowadzone na katodę lampy pierwszej. Wadą tego prostszego układu jest to, że siatka ekranująca i anoda muszą działać na tym samym potencjale dodatnim. W tym konkretnym zastosowaniu siatka ekranująca i anoda pracują przy tym samym potencjale czyli 350 V anoda-katoda. I nie przekracza wymagań dotyczących mocy admisyjnej czy to w trybie spoczynkowym czy maksymalnej mocy wyjściowej. Ten nowy układ sprzężenia wyjściowego zmniejsza moc rozpraszaną siatki ekranującej przy wysokich poziomach i zapewnia bezpieczny tryb pracy pod względem żywotności lampy. Schemat został zaprojektowany tak, aby w pełni wykorzystać ultraliniowy stopień wyjściowy. Obwód ten, który widzicie na rysunku trzecim, ja go przerysowałem z tego oryginalnego wzmacniacza. Bo jak widzicie jest to trochę skomplikowane. Rezystory po oznaczone, lampy mamy, co prawda podwójną lampę, ale widzicie jak rysują. No. To jest czytelniejsze, prawda? Dlatego przerysowałem to trochę. Czyli obwód ten uwzględnia konieczność zapewnienia całkowitej stabilności w warunkach sprzężenia zwrotnego, żeby wyeliminować tendencję do niestabilności przejściowej przy dowolnym typie obciążenia, w tym przy zmiennej impedancji zespołu głośnikowego ten kompletny schemat zapewnia liniowość działania bardzo wysokiego rzędu. Oparty jest na specjalnym transformatorze, to jest transformator głośnikowy AcroSound TO300, który ma impedancję pierwotną 6600 omów i ma odczepy w optymalnym punkcie wskazanym na rysunku poglądowym. Specjalny siedmiosekcyjny układ symetrycznego uzwojenia umieszczony na gruboziarnistych blachach o unikalnym kształcie, pozwala na uzyskanie stosunku indukcyjności uzwojenia pierwotnego do reaktancji rozproszonej przekraczający 15 000 do 1. Odpowiedź samego transformatora mieści się w zakresie plus minus 1 dB od 10 do 100 000 Hz z wyjątkowo niskim przesunięciem fazowym i brakiem rezonansów w tym paśmie. Cały obwód wzmacniacza jest stosunkowo prosty i niedrogi i wysoce sprawny. Dzięki transformatorowi zasilającemu, dostarczającemu 370 V przy prądzie szczytowym około 130 mA, moc wyjściowa jest prawie tak wysoka jak w przypadku wzmacniacza tetrodowego i dwukrotnie większa niż w przypadku wzmacniacza triodowego z polaryzacją na oporniku katodowym i tym samym zasilaniem. Nie są konieczne żadne regulacje w celu równoważenia odwracacza fazy lub prądów anodowych stopnia wyjściowego i nie są wymagane żadne krytyczne wartości kondensatorów lub rezystorów. Wzmacniacz ten dostarcza 20W mocy wyjściowej przy sygnale wejściowym 0,7V, czyli jak tu podamy 0 dB, czyli 0,7V, tutaj na dowolnym odczepie mamy moc około 20W. Sprzężenie zwrotne obejmuje cały obwód wzmacniacza w pętli zewnętrznej. W tej pętli występuje sprzężenie zwrotne 20 dB mierzone w warunkach obciążenia i jest utrzymywane na bezpiecznym marginesie. Około 30 dB mamy w oparciu o wzmocnienie w pętli otwartej. Mały kondensator połączony równolegle do rezystora sprzężenia zwrotnego zwiększa sprzężenie zwrotne w obszarze powyżej 100 kilocykli czyli 100 kHz po naszemu mówiąc, aby wygładzić odpowiedź Wysokiej częstotliwości. Ten kondensator nie jest wymagany do otrzymania stabilności wzmacniacza, chociaż zwiększa margines stabilności. Wydajność wzmacniacza. Wszystkie stopnie wzmacniacza zostały wyregulowane na minimalną intermodulację, a krzywe intermodulacyjne na podstawie mocy wyjściowej fali sinusoidalnej pokazano na tym rysunku. Krzywe te wykonano przy częstotliwościach 40 i 2000 Hz 40 i 7000 Hz Możecie tu zobaczyć po prostu 40 i 12000 Hz 100 i 2000 Hz 60 i 7000 Hz tu macie opisane te krzywe Wystarczy tylko spojrzeć Wszystkie zmieszane 4 do 1 Chodzi o to że Jedna częstotliwość moduluje drugą częstotliwość. Na przykład częstotliwość 40 Hz jest dodatkowo modulowana częstotliwością 2000 Hz. I wtedy można mierzyć zniekształcenia intermodulacyjne. Dobra. Intermodulacyjne zniekształcenia są prawie identyczne we wszystkich warunkach testu, co wskazuje, że jest całkowicie niezależna od częstotliwości co najmniej do 20 W mocy wyjściowej. Ten czynnik prawdopodobnie odpowiada za doskonałą jakość odsłuchów wzmacniacza. Niezniekształcona moc poniżej 2% zniekształceń intermodulacyjnych to ponad 20W. Ta moc jest dostarczana bez zniekształceń z nierównomiernością plus minus 1 dB w całym paśmie akustycznym. Ta krzywa mocy nie jest krzywą odpowiedzi przebiegającą przy wysokim poziomie. Zamiast tego reprezentuje czystą moc dostępną na tych częstotliwościach. Jest to szczególnie ważne w przypadku dzisiejszych źródeł dźwięku. Uważa się, że zakres dynamiki niektórych najlepszych płyt long play przekracza 100 decybeli. Mamy na myśli płyty winylowe. Do obsługi tego zakresu niezbędna jest moc która jest wymagana w szerokim paśmie częstotliwości. Nowe standardy wierności dźwięku szybko powodują deaktualizację wzmacniacza o mocy 5 lub 10 W, który nie jest w stanie nawet dostarczyć swej mocy znamionowej przy skrajnych częstotliwościach. Nie wiem, czy to jest przytyk do pana Williamsona, który tam jego wzmacniacz miał 15 W, czy też do wzmacniaczy asymetrycznych, które tam właśnie na pojedynczej lampie dawały 8 do 10 W. W każdym razie takie były realia. W w latach 50-tych że, że wzmacniacze były naprawdę bardzo słabe. Potem skonstruowano kilka lepszych lamp i te moce się poprawiły, ale to nie jest temat tego odcinka. Z krzywych nie można dostrzec innego czynnika, który ma duże znaczenie w ocenie wydajności wzmacniacza. To jest charakterystyka przeciążeniowa. Wzmacniacz przeszedł test odsłuchowy w warunkach przeciążenia ze sztucznym obciążeniem na wyjściu aby nie ogłuszać uczestników. Wiecie, to, to takie słuszne obciążenie, to my zazwyczaj stosujemy podczas pomiara, pomiarów mocy. U mnie na warszacie możecie zobaczyć też. Chodzi o to, żeby nie ogłuszać właśnie tych y, słuchaczy y, 40 watami mocy, czy nawet i więcej. Dobrze, tekst dalej. Piki, które wymagałyby 40 watowego wzmocnienia, są reprodukowane bez zmętnego hałasu i irytacji osób prowadzących badania, więc można zobaczyć je na ekranie oscyloskopu, jak obcinane są przebiegi. Tu wtrącę, że nie były znane metody pomiaru w taki sposób w tamtych latach. Pamiętajcie, o dacie napisanie artykułu 1946 rok. Powrót do normalnej pracy po przeciążeniu jest szybki. I nie ma zauważalnego nawisu, a więc obcięty szczyt nie ma czasu na penetrację ucha. Niektóre wzmacniacze załamują się na szczycie i przez kilka sekund później dźwięk jest mocno zniekształcony z powodu słabego powrotu do normalnego stanu. W ultragniowym wzmacniaczu wyeliminowano niestabilność przejściową. Zmiany charakterystyki wzmacniacza spowodowane przeciążeniem nie powodują niestabilności obwodu, i dlatego powrót do normalnego stanu pracy. Jest prawie natychmiastowy. Większość wzmacniaczy z ujemnym sprzężeniem zwrotnym kończy fatalnie podczas przeciążeniowych testów odsłuchowych. Ten rysunek przedstawia wzmocnienie napięcia w funkcji częstotliwości. Oczywiście większość współczesnych wzmacniaczy jest płaska w całym paśmie audio. Czyli pomiary są robione tak. Jednak to pasmo poza słyszalnym obszarem powoduje pewną różnicę między jednym a drugim wzmacniaczem. W tym obwodzie jest oczywiste, że gładkie, płaskie pasmo przenoszenia rozciąga się na więcej niż dwie oktawy po każdej stronie od tradycyjnego pasma 20 Hz do 20 000 Hz. Ta ogromna szerokość pasma jest konieczna, aby wyeliminować przesunięcie fazowe w obszarze roboczym i zapewnić dobrą odpowiedź przejściową. W tym momencie takie wtrącenie w nawiasie, ponieważ następna plansza będzie zawierała błąd. Tutaj powinno być 10 kHz, a tutaj 30 kHz, tak jak jest na dole na oryginale. Po prostu montuję film poza domem, dlatego nie mam już możliwości poprawy tego. Odwzorowanie fali prostokątnej. Świadczy o przejściowej odpowiedzi. Oczywiście wzmacniacz z płaską odpowiedzią w granicach 2 dB nad eKD po każdej stronie pasma audio powinien pokazywać reprezentatywną falę prostokątną przy większości częstotliwości. Jednak niskie przesunięcie fazowe, szybki czas narastania i nieistność dzwonienia w tym obwodzie, jak wskazują fale kwadratowe pokazują, że nie tylko charakterystyka częstotliwości jest doskonała. I to badanie, które tu widzicie, pokazuje, pokazywałem Wam z czasopisma Audio. Oni bardzo często stosowali badanie falą prostokątną. No I widzicie, że badanie falą prostokątną ma bardzo długą historię. Ponadto sprawdzono fale prostokątne na obciążeniu głośników z prawie identycznymi wynikami. Wykazując w ten sposób, że obciążenie o zmiennej impedancji nie wpływa na wydajność wzmacniacza. Z tym ultraliniowym stopniem wyjściowym można stosować inne konfiguracje obwodów. Powinny jednak mieć charakterystykę fazową, pozwalającą na znaczne sprzężenie zwrotne i powinny mieć najniższe możliwe zniekształcenia we wczesnych etapach. Popularny obwód Williamsona został połączony z tym układem wyjściowym z satysfakcjonującymi wynikami. I ta przeróbka pozwala na uzyskanie 30 W mocy wyjściowej oraz inne korzyści wynikające ze zwiększonej liniowości stopnia wyjściowego. Stąd wspominam Wam, że będziemy to omawiać. I na koniec testy odsłuchowe. Większość słuchaczy chętnie zgadza się z wyższością tego obwodu. Nikt nie uważał, że inny sprzęt jest lepszy, chociaż niektórzy nie mogli rozpoznać różnic w wykorzystywanych źródłach dźwięku. Jednak podczas zgrubnych testów znaleziono pewne nagrania, które wyraźnie pokazywały różnice, a po tym odkryciu nawet mniej wyrobieni słuchacze mogli zidentyfikować ultraliniowe wzmacniacze w ślepych testach i mogli rozpoznać ich wyższość. Słuchacze zgadzają się, że obszar basu jest bardziej artykułowany, lepiej definiowany i lepiej tłumiony niż w innych wzmacniaczach. To tłumienie nie jest funkcją samej impedancji wewnętrznej. Ale przenosi się również do stabilności w warunkach dynamicznych. Na przykład, w przedsmacniaczu nie jest wymagane odcięcie niskiej częstotliwości, ponieważ nie słychać żadnych złych efektów z powodu chwilowych przeciążeń na dudnieniu gramofonu, stuknięć i podobnych zakłóceń. Niektóre rodzaje sygnałów, takie jak dźwięki organów w połączeniu z dudnieniem. Spowodują, że inne wzmacniacze będą pracować nieprawidłowo nawet przy poziomach tak niskich jak kilka watów w średnich częstotliwościach. Inną słyszalną cechą w zakresie basów jest to, że wzmacniacz nie ma więcej basu, ale ma niższy bas. Inne wzmacniacze dobrej jakości pod względem pomiarów dla porównania generowały harmoniczne i produkty intermodulacyjne. Było to również zauważalne w przypadku szorstkich, brudnych nagrań. Które jakby były czyszczone ultraliniowym wzmacniaczu, podczas gdy na innych były gąbczaste i irytujące. W zakresie wysokich tonów panuje zgoda co do tego, że wzmacniacz gra gładko. Poziom zarysowań płyt szelakowych jest mniej irytujący, podczas gdy dźwięki o wysokiej częstotliwości, szczególnie typu perkusyjnego, przebijają się przez rysy, rysy płyt szelakowych. I wydają się znacznie bardziej widoczne, bardziej słyszane. Wydaje się, że wynika to z faktu, że intermodulacje między trzaskami a muzyką zanikają, a obie przybierają znacznie przyjemniejsze proporcje. Autorzy uważają, że dla czystej przyjemności słuchania ultraliniowy wzmacniacz reprezentuje najlepsze, co można osiągnąć przy obecnym stanie techniki. Inni, którzy mieli okazję wysłuchać i wypróbować tor, zgadzają się z tym. I te przekonania nie zostaną zachwiane, dopóki nie pojawi się coś, co brzmi lepiej, a przynajmniej brzmi równie dobrze i można to zbudować po niższych kosztach, jak tranzystory hexfet. Prawda? To jest artykuł, który zdążyłem Wam przetłumaczyć i który właśnie słowami autorów tego projektu Wam omówiłem. Tłumaczenie zajęło dwa dni, wolnego czasu. Znaczy, że nie ciągle siedziałem przed tym i tłumaczyłem, tylko w dorywczo w odpowiednich chwilach się za to brałem. Jak widzicie ultraliniowe wzmacniacze lampowe dają dużo lepszy dźwięk według samych twórców układu ultraliniowego, także według słuchaczy. Materiał dodatkowy z radioelektronika z roku 2008 numer 6. Schemat wzmacniacza o mocy wyjściowej 30W według opracowania firmy Marantz. No i teraz możemy go prześledzić krótko, bo krótko na zakończenie tego filmu zobaczmy jak sobie inne firmy radziły, na przykład tutaj Marantz z tym układem ultraliniowym. Na wejściu pracuje pentoda. Jest to pentoda typu 6BH7. Stopniem następnym jest odwraszacz fazy zbudowany jako wzmacniacz różnicowy na dwóch triodach umieszczonych na jednym oporniku katodowym. W obwodzie anody umieszczono potencjometr, który tutaj służy do regulacji symetrii tego stopnia. No, rozdajemy napięcie anodowe na lewo lub prawo. Stopniem kolejnym jest wyjściowy stopień mocy zbudowany na lampach EL34, też na wspólnym oporniku katodowym. W celu uzyskania możliwości symetrii tego stopnia zastosowano tutaj oddzielną regulację napięcia polaryzującego siatki. Pierwsze każdej z lamp. Gdzie to mamy? Tutaj mamy ten układ do polaryzacji. Praktycznie rzecz biorąc, to idzie tak. Stąd mamy polaryzację tu na potencjometr i siateczkę sobie regulujemy. Polaryzację tej siatki, napięcie polaryzacji. O. I jest ono regulowane względem tego opornika i masy, nie czyli obwód nam się zamyka z jednej strony, tak, że idzie nam na siatkę, a z drugiej strony idzie nam przez ten rezystor na masę. Jasne, chyba, tak? Taka regulacja zapewnia nam wyrównanie prądów anodowych obu lamp mocy. Też w obwodzie wyjściowym mamy transformator ultraliniowy. Mamy tutaj taką ciekawostkę. Mamy umieszczony miernik, który pozwala na mierzenie prądu jednej lub drugiej lampy. Chciałoby się powiedzieć ultraliniowy wzmacniacz jak każdy inny, ale nie. Być może już ktoś dostrzegł, że mamy bardzo ciekawe połączone uzwojenie wtórne. Jak to działa? Po pierwsze ten rezystor i ten rezystor tworzą dzielniki. Teraz zobaczcie. Masa jest podłączona tu do tego rezystora z tej strony. Następnie rezystor się łączy z tym rezystorem i idzie nam na katodę tej lampy, czyli katoda tej lampy łączy się z masą przez ten rezystor. Natomiast ten rezystor oddaje nam pewne napięcie wyindukowane w uzwojeniu wtórnym na osobnym odczepie. Tutaj widać to uzwojenie, które też filtrowane jest przez ten kondensator, czyli. To uzwojenie działa dla pewnego zakresu częstotliwości. I przez ten odczep, tutaj, idzie sobie, przez ten rezystor, idzie sobie tutaj do masy. Także jest to dosyć ciekawe, bo tutaj mamy jeszcze jedno połączenie. Dla dolnego zakresu częstotliwości mamy wpięte przez ten rezystor, no i też do masy. Nie? Czyli mamy jedno uzwojenie. Dla innych częstotliwości, dla wyższych, bo są filtrowane kondensatorem, i drugie uzwojenie dla niższych częstotliwości w sprzężeniu zwrotnym i te dwa sprzężenia się sumują i idą na katodę pierwszej lampy. Wygląda to dosyć skomplikowanie. Podejrzewam, że sam transformator jest też policzony w odpowiedni sposób. Ale jest to bardzo ciekawe rozwiązanie wprowadzane z kilka sprzężeń bez rezystora na globalnym sprzężeniu zwrotnym, bocznikowanym kondensatorem. Mamy linearyzację stopnia końcowego przez odczep na siatki ekranującej plus dodatkowo linearyzację w sprzężeniu globalnym zwrotnym na lampę pierwszą sterującą. Był taki wzmacniacz, kiedy omawiałem układy SE, tam podobnie było to rozwiązane, że Sprzężenie zwrotne z transmatora wyjściowego było wprowadzone na stopień sterujący i rezystorem wprowadzone na stopień pierwszy. W taki sposób linaryzowano wszystkie zniekształcenia do poziomu akceptowalnego przez ucho ludzkie. Stąd też ten amarantz. Nie został tutaj zacytowany. Szkoda, że opis jest taki lakoniczny, bo jest jeszcze bardziej lakoniczny niż ja wam tutaj go pokazuję. Zresztą, zobaczcie sobie. Sygnał ujemnego sprzężenia zwrotnego jest tak wyjaśniony. Potem, już dalej, mamy zasilacz. Drugi wzmacniacz jest to wzmacniacz firmy Malart z roku 1980 Nie, 1997. Siódmy numer. Tutaj mamy w narożniku informację o tym. To też jest z radioelektronika. Elektronika, wtedy się nazywał radioelektronik Audio hi Fi Video. I opis tego układu według firmy Malart brzmi następująco. Na wyjściu mamy Pento DEF86. Do katody tego stopnia doprowadzono ujemną pętlę sprzężenia zwrotnego. Pierwszy stopień jest sprzężony galwanicznie z odwracaczem fazy na podwójnej triodzie ECC83. Odwracacz fazy pracuje w układzie różnicowym z niesymetrycznym wejściem. Drugie wejście jest odsprzęgane od masy kondensatorem C7. I ujemne napięcie potrzebne do spolaryzowania siatek lamp sterujących L84 jest uzyskiwane na zasadzie autopolaryzacji. To sprowadziło się do umieszczenia rezystorów 470 ohmów w obwodach katod tych lamp. Aby nie wprowadzać katodowego ujemnego sprzężenia zwrotnego, no dodano tutaj kondensatory C11 i C12. Niestety jednak, mimo zastosowania tych kondensatorów, małe sprzężenie zwrotne będzie tutaj występować, bo rezystancja widziana z katod tych dwóch lamp EL34 wynosi około 100 ohmów, co z tymi rezystorami katodowymi daje nam 75 ohmów. Wymagana wartość kondensatora powinna wynosić około 2000 mikrofaradów. No to jeżeli ktoś chce, może to zwiększyć, ale tak duża pojemność może wywoływać chwilowe przeciążenia, które mogą być przyczyną zniekształceń. Czyli jak widzicie, zawsze jakieś rozwiązanie rodzi kolejne problemy. Idealnym rozwiązaniem jest zmniejszenie rezystora katodowego, tutaj do wartości 1 Ohm lub mniej, ale wymagane wtedy by było specjalne napięcie polaryzujące nam siatki sterujące. Układ tego typu nie jest przedstawiony na tym rysunku, ale tutaj radioelektronik podał ciekawe rozwiązanie. Staram się to. O, widać, już jest ostre. To jest ten schemat. Wymaga co prawda dodatkowego napięcia plus minus 15 V, ale na siatkę, lampy EL, siatkę sterującą lampy el 34 doprowadzone jest napięcie minus 11 V. Można to też zrobić z prostszego zasilacza, ale wtedy możemy mieć większe tętnienia. Ten układ charakteryzuje się dużym tłumieniem harmonicznych napięcia zasilania. No tutaj jeszcze kilka innych ciekawych rzeczy. O, zobaczcie, wzmacniacz, który nie wymaga interwertera fazy, bo inwerter jest zrobiony na tych dwóch układach operacyjnych, wzmacniaczach operacyjnych i sterowane jest to za pomocą tranzystorów. Ale jak wiemy, porysta powie, gdzie wzmacniacz operacyjny... W we wzmacniaczu lampowym, a z tym. Pan Maciej Feszczuk jest autorem tego artykułu. To jest mój guru, jeżeli chodzi o elektronikę, audio. No, czasami ciekawe rozwiązania przedstawiał. Na koniec, dlaczego nie podaje wzorów? Jest artykuł na fonarze Do ściągnięcia sobie. Tu widzicie adres. I ten artykuł oprócz omówienia po polsku tego układu, który wam przedstawiam, zawiera wzory. Jak widzicie to jest dobrze zrobione. Wyprowadzenie wzorów jest naprawdę ładnie zrobione w literaturze. Rzadko pojawiały się takie rzeczy. W książce pana Witota tych wzorów nie ma. Tam jest tylko opis ogólny, ale tutaj i do kładzika układa i do ultralinear mamy wzory wyprowadzone. Więc, jeżeli ktoś chce spojrzeć na te wykresy i obejrzeć wzory, które są potrzebne do policzenia wzmacniacza ultraliniowego, to zapraszam do tej witryny. I jeszcze jedna rzecz jest. Bo tak, żeby być całkowicie sprawiedliwym, to muszę jednak powiedzieć, że był pewien artykuł, który omawiał układ Haflera i Keroesa. Ale zobaczcie, kiedy się ukazał 2009 rok. I w tym artykule, no to możemy sobie tak to zrobić, w tym artykule też podano i wyprowadzono wzory, na wzmacniacz ultraliniowy. No, teraz lepiej widać. Ja go nie będę czytał ani go przytaczał, bo można go znaleźć w sieci, ja go z sieci pobrałem, akurat tego numeru radioelektronika nie byłem w stanie odtworzyć, bo był zalany przez powódź w piwnicy, o której już kiedyś tam mówiłem. Ale ten wzmacniacz na tym rysunku to jest dokładnie ten sam wzmacniacz co tutaj go mamy i dokładnie ten sam wzmacniacz co był w tym artykule. Z tego miesięcznika. Tu jest narysowany troszeczkę inaczej. Nie wiem, kto jest autorem tego artykułu, ponieważ podpisany jest w taki sposób. Dlatego nie mogę oddać honorów autorowi tego tekstu. Gdzie wzory poszukać na ultralinear? Wiecie. Najprościej zajrzeć do Fonaru. Jest tam dział artykuły. W tych artykułach możecie sobie ściągnąć e, informacje na temat, którym umówiłem w tym filmie. Myślę, że przykład opracowany przez panów e, autorów tego, tego, tego wzmacniacza Hafera i Keroesa został chyba wyczerpany. Następnym razem. Panowie dobrali się do wzmacniacza Williamsona. No też za dużo mu tam szkód nie poczynili, bo tam jest tylko naprawdę niewiele zmian. Tutaj, 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 tutaj i tutaj. Ale był ktoś, kto skorzystał z tego opracowania i zrobił wzmacniacz, który był komercyjnie sprzedawany w Polsce. To jest zapowiedź następnego odcinka. Jak widzicie. Słynny wzmacniacz Williamsona może zostać poprawiony w prosty sposób przez zastąpienie transformatora wyjściowego i wykonanie kilku mało znaczących zmian, kilku drobnych zmian w pozostałych komponentach. Rezultaty są warte ceny i poniesionych kosztów. Chyba tak to należy przetłumaczyć. Do następnego odcinka. Jeszcze w przygotowaniu, to tak PS do tego odcinka. Mam taki temat, to jest gdzieś na zimę, może. Jak widzicie, jest to po rosyjsku. To jest cyrlica, serdecznik transformatora. I żeby teraz przejść na łacińskie literki, to muszę przestawić sobie znowu mózg. Ale o transformatorach niskiej ciastoty jakiś odcinek będzie, bo sposoby liczenia. Podano w tym w tej książce. Myślę, że powinny Was zainteresować. Niestety, yy, trud poświęcony na to tłumaczenie będzie wymagał więcej wysiłku, aniżeli na te angielskie teksty.